Cześć, Zoratu, z tej strony zapraszam do kolejnego programu PS3 Side TV. W dzisiejszym programie Trinity Source of Zeal All. Ekskluzywna gra dla konsoli PlayStation 3, stworzona przez Omega Force, a wydana przez Kotka, czyli Koei Tecmo, z publishera znanego z wydawania przede wszystkim takich hitów i potężnych tytułów jak Dynasty Warriors. Omega Force to ogólnie deweloper od Dynasty Warriors, chyba znudziło im się nazywanie kolejnej gry z Dynasty Warriors i tak więc zrobili Trinity, The Source of Zeal All. Gra jest rewelacyjna, przypomina potężne i złote czasy PS2 czy nawet PSX-a. Mamy tutaj zabawę na arenie właśnie, widzicie, że się fenomenalnie bawię, uganiają się za mnie jakieś zielone trolle, wszystkie wyglądają identycznie, a ja walę w nie po prostu z swojego czaru Fireballa. Tak więc uciekam, mam jeszcze minutę 34, to taka dla zabicia czasu. Fenomenalna animacja postaci, fenomenalna grafika, aż przypominają się te czasy, kiedy szalałem w Dynasty Warriors i zastanawiałem się, kiedy deweloper zrobi jakikolwiek krok naprzód. Do tej pory go nie uczynił. A co mnie najbardziej zdziwiło w przypadku tej gry, czyli Trinity, The Souls of Zeal All, to cena, bo gra nie jest budżetowa i jest sprzedawana za pełne $60, tak więc moim zdaniem jest to rozwój w biały dzień. W szczególności, że cała gra jest skonstruowana praktycznie na zasadzie Puzzle Questa, czyli pamiętacie Puzzle Questa, była mapa, na tej mapie toczyły się jakieś dialogi w postaci tekstu i dokładnie tak samo jest tutaj. I później przechodziliśmy do ekranu walki i graliśmy w Bejeweled. To był Puzzle Quest, tutaj niestety nie ma Bejeweled, a to chyba było lepiej wyszło nawet, czy na dobre. Mamy za to jakieś areny, to raz. Mamy jeszcze różnego rodzaju questy w postaci zdobądź jakiś tam naszyjnik i te questy polegają na tym, zaraz wam w ogóle to zademonstruję, że albo musimy coś znaleźć, albo musimy kogoś zabić i to ma się składać na fabularną całość. Generalnie taki właśnie schemacik z Puzzle Questa, tylko że normalnie walczymy i gra jest takim action RPG hack and slash, gdzie jest pełno klonów na ekranie, a my wszystkich ciśniemy za pomocą naszego miecza i fireballów czy innych czarów. Mamy ogólnie trzy postacie pod kontrolą i możemy za pomocą L1 przełączać się między nimi. To oczywiście na samym początku gry, które wam pokazuję, tylko dopiero w późniejszej rozgrywce. Mamy zwykłego wojownika, mamy takiego barbarzyńcę i mamy jeszcze rogue. To kobieta akurat taka gorąca. No i teraz właśnie pokażę wam, jak przechodzimy do jednej z miejscówek, gdzie prezentuje się kapitalna grafika, po prostu powala, ta gra jest taka potężna. Świetnie, tutaj właśnie mam taki filmik i widzimy, jak to wszystko pięknie się prezentuje. Ale to jeszcze nie wszystko, bo to pokazuje ta gra jeszcze pełną moc PlayStation 3 i też jest na przykład zniszczenie otoczenia. To też wam to chciał zademonstrować, no po prostu jest kapitalna, a nieliniowość tej gry to w ogóle jest coś przemocarnego. Widzimy właśnie na ekranie, jak ładnie nam się mapa rysuje. To jakieś pieski, to je ominęliśmy, ale chyba tak, będę z nimi walczył, bo nie mogę tak tylko zostawić. Nawet się one będą podpalać, tak więc kolejna genialna animacja tutaj dewelopera Omega Force. No po prostu jest to potężna gra, sprzedawana za $60. Ja przypomnę tylko, że Puzzle Quest, który miał gameplay oparty na Bejeweled, jest sprzedawany za $15, tak więc tylko nie ma co się nad zastanawiać, tylko po prostu trzeba brać The Trinity, The Souls of Zeal All, bo to na pewno będzie nowy franchise i kolejnych 7 czy 8 części, tak jak Dynasty Warriors czy Samurai Warriors powstanie. No więc kapitalna gra, świetnie się przy niej bawię. Jeżeli nie macie PS2, bo wam na przykład sprzedaliście, bo kupiliście PS3 albo wam się popsuło i zapragnęliście zagrać w taką grę, to właśnie Trinity, The Souls of Zeal All, to się świetnie do tego nadaje. Widzicie, jak świetnie po prostu tutaj wykorzystywana moc jest cela i to zniszczenie otoczenia, to po prostu potęga, to jest to tylko japoński deweloper potrafi coś takiego wykrzesać z tej konsoli. Świetna jest ogólnie praca kamery, to jest kolejny mocny atut tej gry, jest tak kapitalna, że wiadomo od razu, co się dzieje na ekranie i kamera po prostu pomaga ci grać, to jest po prostu majstersztyk tutaj japońskiego dewelopera. To poza animacją, świetną grafiką, świetną muzyką, świetnym voice actingiem, którego nie ma, bo po prostu wszystkie dialogi toczą się na
za pomocą tekstu, tak więc voice acting też jest rewelacyjny, to wszystko spisuje się kapitalnie. No i tutaj za pomocą miecza uda nam się rozwalić most, kolejne przykłady zniszczenia otoczenia, no po prostu mamy wpływ na kreację świata, jak to mówi poeta. I tu znajdujemy coś i dzięki temu będziemy mogli wypełnić quest, będziemy mogli wrócić do poprzedniej lokacji. No i widzicie teraz animację, jak ten wilk czy pies, cokolwiek to jest, się pali, no po prostu potęga. I kolejne tutaj ciosy mieczem, no jest bajecznie. Świetnie się przy tej grze bawiłem, spędziłem z nią chyba 2 godziny. Tak więc nie wiem, ile ona zajmuje przejście jej, no ale ona po prostu to trzeba ją skończyć, to nie ma innej możliwości. I teraz widzicie, i co się dzieje? Gra pokazuje nam na mapie, że mamy drugą ścieżkę, tak więc jest nieliniowa, to już jest lepsza niż Final Fantasy XIII, to już w ogóle jest potęga, to kolej lepsze gry robi niż Square Enix. Tak sobie myślałem przynajmniej w chwili, gdy wybierałem tą drugą ścieżkę, mówię, kurde, mapa się rozdziela, mam inną ścieżkę. I po prostu nieliniowość mordę, takich gier to po prostu dzisiaj już nie widzimy, w szczególności od japońskich deweloperów, bo mamy zniszczenie otoczenia, mamy nieliniowość, nie idziemy tylko wąskim korytarzykiem. No i wprawdzie, jak widzicie, się na pewno już domyślacie na mapie, ten korytarzyk się ze sobą łączy, no ale widzieliście, mieliśmy dwie ścieżki dojścia do celu. No i jaka zmiana gameplayowa, no po prostu potęga jest. Świetna gra od Koei, tak więc kolejny rewelacyjny tytuł od tego dewelopera i nawet gdybym się nie wrócił, to bym zapomniał o tych 16 geach, które stanowią walutę w tej grze, po prostu 16 geów uratowało mi życie, tak więc super sprawa. No i teraz wracam już na właściwą ścieżkę, bo trzeba trochę przycisnąć. A tak naprawdę no to gra jest tragiczna, no, a teraz w ogóle kombosa, to właśnie, bo to jeszcze napełniamy pasek i jak się ten pasek napełni, to możemy przycisnąć R1 i L1 i odpalamy takiego powera, że wszystkich ściągamy. A teraz kolejny przeciwnik, dwa rodzaje przeciwników, jedne to kopie Medus z God of War, ale tak naprawdę Koei miał oryginalny pomysł na nie, bo one, nie wiem czy są oryginalne, ale powiedzmy, że są, no i jest ptak. I ptaka już zabiliśmy i teraz pali się Meduza. Bo meduzy są w ogóle bardzo łatwopalne. Tak więc możemy dodać je do bestiariusza i później przeczytać informacje o nich. W Puzzle Questie były podobne rzeczy. Czemu ta gra nie wyszła na PlayStation Network czy Xbox Live Arcade? No nie wiem, nie zdaję sobie sprawy i nie wiem, dlaczego developing tej gry, takiego potwora, kosztował pewno tyle milionów, że musiała być sprzedawana za pełną cenę. W końcu ta animacja zniszczenia otoczenia, no to przecież jest potęga. Kolejna skrzynka, przyciskamy X-a, zbieramy kolejną rzecz. Tak więc generalnie pod R1 mamy unik, pod L1 mamy blok, a pod kwadratem mamy jeden atak, pod trójkątem drugi atak, pod kółkiem trzeci atak, pod X-em mamy albo otwieranie skrzynek, albo skoki, które prezentują się kapitalnie. Tak więc jest potężnie. Ja dzięki za uwagę, no i zapraszam do kolejnych gameplay. Pamiętajcie o PS3 Site TV i PS3 Site.pl.